raz drugi nauczeni doświadczeniem poprzedniego roku Noc w Starostwie, która zaskoczyła nas nie tylko spontanicznym podejściem wszystkich, którzy chcieli zobaczyć, jak to wygląda, postanowiliśmy, że zrobimy to samo, pokazując jeszcze wiele innych ciekawych elementów Powstania Wielkopolskiego, żeby zachęcić i pokazać młodzieży ten element historii. Mamy podzielone grupy na dwa elementy. Poza budynkiem starostwa, gdzie można obejrzeć film. Powstanie Wielkopolskie Czarnków Odzyskanych, czyli dokument fabularyzowany o wyzwoleniu tych ziem spod zaborów polskich i dwóch osobach, które do tego się przyczyniły w sposób znaczący. Zdzisław Orłowski oraz Włodzimierz Raczyński, kuzyni, którzy postanowili zawalczyć o polskość Czarnkowa. A dzisiaj podczas Nocy w Starostwie chcemy przybliżyć kulisy powstawania tego filmu. Jak ten film powstawał, co się działo na planie filmowym, anegdoty związane z planem filmowym. Film kręcony był w Czarnkowie przez 3 dni, 1 dzień w Pile i 1 dzień w Osieku.